Obliczymy sobie całkę nieoznaczoną z funkcji x odjąć 5 podzielone przez minus 2x dodać 2. Jak zwykle zachęcam, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie, obliczyć tę całkę. No dobrze, a jak ja to zrobię? Jak patrzę na tę funkcję, no to nie widzę, żeby tutaj coś sprytnego można było podstawić, dlatego że to nie jest taki przypadek, kiedy na przykład w liczniku mamy coś podobnego do pochodnej mianownika, dlatego że tutaj mamy funkcję liniową w mianowniku, liniową w liczniku. Czyli to na pewno jedna nie jest proporcjonalna do pochodnej drugiej. No nie widać, żeby tutaj przez część jakoś się dało całkować. Nic tutaj się nic takiego nie nasuwa, żaden taki pomysł. Nie, wydaje się, że nie zadziała. No ale co zadziała? No mamy funkcję wymierną. No tutaj mamy wielomiany pierwszego stopnia w liczniku i w mianowniku, więc możemy podzielić te wielomiany przez siebie. No to tutaj mamy iloraz dwóch wielomianów, bardzo prostych wielomianów było pierwszego stopnia, ale zawsze możemy podzielić zresztą, takie algebraiczne dzielenie zresztą wykonać. I zobaczyć, czy coś się może uprości. No i oczywiście jak to podzielimy, to zobaczymy, że się uprości. Więc wykonajmy to dzielenie. Czyli dzielę wielomianę. przez co muszę pomnożyć minus 2x, żeby dostać X przez minus 12. Przez minus jedną drugą muszę pomnożyć, czyli minus 1 druga razy minus 2x da mi x. I minus 1 druga razy 2 to będzie minus 1. Muszę odjąć. Ten wielomian od tego, który tam był, no to x się odejmie, minus 5 odjąć minus 1 to jest minus 5 dodać 1, czyli zostanie nam minus 4. No i to jest reszta z dzielenia, czyli tę moją całkę mogę zapisać w innej postaci. Tę funkcję podcałkową, zapiszę w innej postaci. Tutaj napiszę ten wynik dzielenia, wynik dzielenia to jest minus 1 druga, czyli tu mam minus 1 drugą dodać, No co mi zostanie? Zostanie mi tutaj minus 4, bo to jest, to jest ta reszta, no podzielona przez to, co, co było w mianowniku, czyli przez minus 2x dodać 2. No i to wyrażenie mogę jeszcze troszkę tutaj przekształcić, dlatego że tutaj mam dużo tych minusów, poza tym widać, że licznik i mianownik mogę, mogę podzielić przez 2, czyli tutaj będę miał minus, może tym samym kolorem będę pisał minus 1 drugą, no i podzielę licznik i mianownik przez minus 2. To w liczniku zostanie mi 2, a w mianowniku mi zostanie x Odjąć 1, jak dzielę przez minus 2. No i widać, że już jest dużo prościej. No minus 1 drugą to łatwo jest całkować, bo to jest po prostu stała. No to mam funkcję, która już wygląda na łatwiejszą do całkowania. Może widzisz już od razu, że to będzie po prostu 2 razy logarytm naturalny z, z x minus 1, a jeżeli nie, no to ja to teraz. Pokażę tutaj. Wezmę tę całkę. Obliczę sobie tutaj pod spodem oddzielnie, czyli całkę z 2 przez x minus 1. No bo jeżeli nie widzisz tego, to tutaj wykonam to dokładnie, całkując to przez podstawienie. Co tutaj trzeba podstawić? No jako nową zmienną u podstawimy sobie po prostu ten mianownik. x minus 1. Wtedy du jest równe po prostu dx, bo pochodna x minus 1 to, po prostu to jest 1, to jest po prostu 1. Po takim podstawieniu, tutaj mogę jeszcze dwójkę wyciągnąć przez całkę. Będę miał całkę z 1, no a x minus 1 to jest po prostu u. dx to jest to samo co du. Czyli mam dwa razy całka z 1 przez u, no a całka z 1 przez u, no to tak jak już mówiłem wcześniej, to jest logarytm naturalny z modułu u. No i teraz wystarczy tylko przypomnieć sobie, czemu było równe u, a u to było x minus 1. Czyli to będzie dwa razy logarytm naturalny z modułu X minus 1, dokładnie tak jak mówiłem za pierwszym razem, czyli wracając do tej naszej całki tutaj. Całka z minus jednej drugiej to jest minus 1 druga X. Dodać, no i zgodnie z tym, co tutaj zrobiłem na dole, dwa razy logarytm naturalny z modułu X minus 1. No i dodać dowolna stała C. Zawsze mamy stałą całkowania zawsze jest dokładnie do stałej, czyli widzimy, że to całkowanie nam się udało wykonać dzięki temu, to jest wynik, to jest funkcja pierwotna do tamtej, że zapisaliśmy tę funkcję podstał, podcałkową w innej postaci, która była bardziej wygodna do całkowania. Wykonaliśmy tutaj dzielenie wielomianów, wydzieliliśmy sobie tutaj tę stałą no i został nam taki ułamek, w którym w liczniku mieliśmy po prostu stałą, a w mianowniku mieliśmy pierwiastek pierwszego stopnia, no i całka z tego, no to po prostu to jest slogary, to jest łatwo całkować.